To już nie ten sam grubokrojony, który no, po mutacji. Na co komu to było? Dobra. Szumi. Wszyscy spadają. A ja sobie lecę. Patrzcie, altitude. 400, 300, 200. Spadochron. Za wcześnie, na 150 trzeba było otworzyć. Kuźwa, już tu ktoś jest. No nie wierzę po prostu. No i tutaj też. Dobra, walę cię, koleś. Ja tu ląduję za płotem. Jestem mistrzem, kurde, lądowania. Kurde, spawnujcie się rzeczy. Nie zespawnowały się, czy tu się w ogóle nie spawnują? Ty, no nie ma rzeczy. Fuck. Ja pierdolę, co za spał. W dupie mam takie coś. Panie, tam nic nie ma! No nie wierzę, zawsze, kurde, ten Battle Royale najgorzej na świecie musi nam pójść. Nie wiem, gdzie mamy. Tu już ktoś strzela, nie? Co, mówicie, gruby zginął? Przecież nawet żeśmy jeszcze nie lądowali. Biegnę w krzaczorach. Tam to nie ma co iść, już zlutowane na pewno. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jakie jest położenie? 132, 9, 5, 8. 130... 132, 9, 5, 8, tu gdzieś. Dobra, czyli tam musimy biec. Kurde, kolejne zwłoki. Czemu ja nie otworzę spadochronu wyżej i nie lecę gdzieś daleko? Bo zawsze liczę na to, że wyląduję szybko i zbiorę z broni, ale jakoś ci ludzie szybciej ode mnie zawsze wylądują w lepszym miejscu. Ten później się długo spada z tym spadochronem, nie? Nagle... fakt, nagle lądujecie, wiecie, wszyscy już są uzbrojeni, mają broń, ten, a wy, kurde, dopiero co wylądowaliście, nie? Czemu taka dupiata jakoś jest? Bo się dużo ten, bo jest niski bitrate na Twitchu. A tu jest dużo do pokazywania. Pierdolę, już trupy leżą tutaj też. Chłopie, kurde, nie do mnie, fuck. Gdzie z okna, kurde. Może myślałem, że to ten koleś za mną tu podjechał. Też mam taki. Ktoś już tu był, bo zebrał ten. Bo ubranie sobie wymienił. Najgorzej. Dobra, liczymy na to, że wszystkiego nie zlutował i coś zostawił, nie? Co innego można zrobić?
budynek bez lutu. Okej, okay, mamy coś. Beznadziejna broń, ale ujdzie. Kałak będzie lepszy. Co tu mamy? Hełm jakiś. Niby ochłapy zbieramy po innych, no ale Akachi jest. O, i optyka do niego nawet, kobra. To mi się podoba. Co to jest? MRCO, oczywiście biorę. Ubranie takie całkiem fajne, może tu jakieś lepsze, takie pustynne. Chyba nie. Kamizelka level 1, kamizelka level 1. Uuu, tłumik do niego. Zajebiście. Arko do tamtego. Ty, no ładny mamy teraz ten karabin. Chłopek tu leży jakiś. Może coś zdążył zlutować, nic. Zginął młodo. Dobra, jak to wygląda? Nijak na razie. Z murem to wszystko otoczone, więc spoko. Co tam powiem? Powie mi ktoś, dlaczego mogę wbić tylko na jeden serwer Battle Royale, na którym są trzy osoby, no bo wbijasz akurat na jakiś otwarty, ale pusty. Wbij na jakiś otwarty, ale co ludzie na niego wchodzą. Zazwyczaj serwerów Battle Royale na raz to jest tam, nie wiem, dwa otwarte są, trzy może. No nie wiem, tam, do tamtego budynku bym pobiegł, ale kuźwa. Będę jak kurde, kaczka. Dobra. Zobaczmy, no dobra, to ja bym jednak biegł na wybrzeże, czyli tędy. Ty, tu samochód jest. Było w sumie wziąć go, ale wiecie jak to jest w samochodzie, nie? Z kilometra was widać, że jedziecie. Co to za gra? To jest Arma 3. Czy dzisiaj podbijamy Lakeside? Boże, nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, do której dziś będę streamował. Czy na przykład do godziny jeszcze, czy na przykład 5 albo 10. Kto to wie? Zobaczę, obiad sobie robię właśnie. Zjem obiad, to co pomyślę. Co, nikt mnie nie widział? Oby.
Co to jest M4? Ja bym to wywalił. M4 bym sobie wziął do plecaka i to bym sobie wziął do plecaka. Te M4 mamy dobrą optykę, nie? Ten akacz ma fajnego kopa ma. Ciekawe, nie ma nikogo. O. To się spawnowało przed chwilą, czy jak wchodząc nie widziałem tego w ogóle? Dobra, jest i wybrzeże. Idziemy tam. Taka wioska jakby. Legenda głosi, że ktoś użył kiedyś drugiej broni z plecaka zanim umarł. Wiecie co, nawet czasem zmienia, może się do akacza się szybko amunicja może skończyć. O nie, no nie idę tam, to będzie głupie. Teraz spróbujmy to wygrać chociaż raz, nie? Jak frajer będę biegał za typami, do nich strzelał. I giną. Jesteśmy gdzieś tutaj, tak mi się wydaje, tu. Albo tu gdzieś, nie wiem. To nas widać na 100 km, że biegniemy. Jakieś krzaki by się przydało schować. O, może ten koleś się strzelał przed chwilą. Słyszeliście strzały? Kurwa, drzwi w armię, Boże Święty, się zaklinowałem. Grubokrojony, umarłem, bo byłem nierozgrzany. No, no. To tak jak ja zawsze. Fakt. Ja te drzwi jeszcze bardziej otworzyłem. Dobra, gdzie jestem? 142. 142. 950. No to mówię, że gdzieś tu. Tu dokładnie, w tym baraku. To jest w strefie i jesteś elegancko jest. Szczerze, teraz jest taki moment, że w sumie nie musielibyśmy nic szukać, nie? O Boże. No, co tam? Nie. Ja dziś streamuję, wiesz? No, ale byłem w weekend. No. No, dobra. No to hej. Oni, przepraszam. Co to jest na mikrofonie? Komar mi zdechł? Czekajcie. Dobra. Okej. Okay.
Policyjna czy jaka? To moja siostra była głąby. Czekajcie. No i co teraz? Trzeba się poruszać, żeby nas nikt nie zauważył, nie? Dobra, mamy tak. Red Ghoul to jest idealnie dla nas. Coś nam się przyda mocno. Co to jest? Dobra, amunicja do tego akacza. Dwudziestu siedmiu graczy jeszcze zostało, to jest bardzo dużo. Trzeba uważać. Ktoś się tam strzelał, tam. Słychać było strzały. Gdzie ja idę? Co to za ściana? Boże. Git level 2 armor, ok. Dobra, co tu mamy? A, kamizelkę niepotrzebna nam, bo mamy lepszą. Obiad mi się zrobił. Do akacza. A to weźmiemy ze sobą, żeby nikt tego nie znalazł, bo to fajne jest. Porobiony ktoś został właśnie. Apteczka się pojawiła. Podobają mi się te spawny. Że kogoś słyszę. Pewnie mi się tylko zdawało, dobra. Dobra, my jesteśmy tu. I to dobrze. Tyle w temacie naszego położenia. Jest na razie dobre. Chyba, że ktoś tu jest obok, ale... Kto by tu po tej plaży miał łazić? Ta apteczka była ciągle, tak? A, to i ślepy jestem. Czy na YouTubie będą wczorajsze akcje z Batmanem? No już najprawdopodobniej są na archiwum.
Więc jeśli ktoś nie oglądał, to wykrzyknik YT i może sobie sprawdzić. Powiem wam tak, mamy tyle tego, że wywalam M4, wywalam to, wywalam to, wywalam to, wywalam to, wywalam to, 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 zabieram tylko to, plecak wyrzucam i tyle. Ty, no, apteczkę wywaliłem, naprawdę? Nie wierzę, naprawdę nie. AK lepszy niż M4, wiecie co, no niby ta M4 z tymi optykami jest dobra, ale ten AK ma tłumik i ma tłumik i mam dużo naboi do niego i jest mocniejszy, chyba obrażenia większe zadaje jednak niż ten, niż M4, no tak zazwyczaj jest, nie? Nie ma lutu tutaj, czy się nie zespawnował? Nie, no jest. Coś tu szło? Nie. Naj. Tak jak mówię, my jesteśmy teraz gdzieś tutaj w tych domkach, dokładnie w tym, jeśli się nie mylę. 21 graczy zostało, to jest bardzo dużo w dalszym ciągu. Ogólnie jak nas ktoś pierwszy zauważy, to ciężko będzie przeżyć, nie? No chyba, że strzela tak jak ja, to tak to się uda. To się wtedy odwracamy i go zabijamy. Co tu mamy? Co to jest? Aha, dobra. Jakby się ktoś zastanawiał, czego ja szukam, to właśnie na przykład lornetki. Na przykład apteczek. Na przykład takiej optyki, chociaż wolałbym ją jednak sobie zostawić na kiedy indziej. Chociaż kurde, nie wiem, która lepsza, jak myślicie? Będziemy na blisko, to mnie robi, nie? To nie jestem w stanie go trafić. Wyobraźcie sobie, że koleś jest, nie wiem, na przykład tu przy drzewie. Chociaż, no nie wiem, dobra, to na, ta nawet dobra. Tylko, że on się zabiera za tą optykę tak na pół godziny, nakłada na oko. Co byście wybrali? Tą czy kobrę? Czekamy tu na razie. Kobra, oddział specjalny. Kobra, kobra. No ja wezmę tą. Wiecie co? Na tą sobie zawsze mogę zmienić, jak ktoś będzie daleko. A na blisko to sobie już nie zmienię, bo już będzie blisko, nie? Dobra. No i zaczyna się. Bieg. Czy bieg jak bieg. Ogólnie mapa się kurczy, trzeba się przemieszczać.
Takie życie Battle Royale. Myślę, że tym laskiem po lewej byśmy mogli podejść troszeczkę. Fak, 60 sekund już? Ludzie, dajcie chwilę. Lornetkę wziąłem w ręce, tak jak mnie uczyli gracze profesjonalni uczą. W ogóle w armii zrobili teraz w najnowszym patchu zmianę broni w biegu. Przeładowanie to zawsze było, ale tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż nie pamiętam. Może przeładowania też nie było w biegu. Ogólnie teraz to bym tak bardziej tutaj sobie szedł gdzieś, no nie wiem, na razie idziemy na ten. Po prostu sobie idziemy do przodu, starając się gdzieś włazić w jakieś krzaki, drzewa, tego typu rzeczy. Żeby nie biec otwartym polem, tu tego nie ma za wiele, ale... Coś się tam da znaleźć. Tam się strzelają. Zobaczymy, czy ktoś umrze, czy nie. Nie, koleś nie zdążył dobiec i stwierdził chyba, że wyładuje magazynek w powietrze. Tak, ja tak też zawsze robię. W budynku nie ma co wchodzić. Bo i po co? Najprawdopodobniej jesteśmy gdzieś tutaj, dokładnie. Szczyt góry, to będzie końcówka mapy. No i siedzimy w krzaku, nie? To taka jest gra już o ludziach krzakach. Dobra, za 2 minuty znów się zmniejszy to koło. Już jest na Steam gra tego gościa, co grał 10 lat w Ultimę i sam zrobił swoją grę. Za 4 euro, nazywa się Boundel i można też grać LAN. Jak LAN? A to MMO w ogóle jest? Dobra. Moi drodzy. Tu już by ktoś mógł być, nie? Z przeciwników w tym lesie przed nami.
Zwłaszcza, że samochód stoi tak idealnie postawiony. Ta optyka jest dobra. Ktoś nie będzie do nas z tej górki strzelał. To jest idealna. Dobra, 10 u nas jeszcze zostało. No nieźle nam idzie nawet. Dobra, my jesteśmy, nie wiem, tu. Tu dokładnie, tu. Teraz bym na te kamienie się wczołgał, nie? Możliwe, że od południa nie ma za wiele osób, dlatego że tutaj, wiecie, no te spadochrony spadały w innym miejscu w ogóle. Ja tak trochę naokoło wszystko przeszedłem, no ale ten samochód jednak tak wygląda, jakby ktoś nim podjechał. Boję się, że na blisko ktoś jest w tych kamieniach siedzi. Zaraz zastrzeli, kurde. Ty, trzech umarło jeszcze. Ale jazda. Siedmiu. No, jestem kamieniem jakby co. Dobra, jesteśmy w kamieniach, siedzimy gdzieś tu. Czyli jeszcze zdecydowanie za blisko, trzeba się czołgać dalej. Widzicie? Wydaje się, że tu od lewej ktoś będzie zaraz wlazł. Dżownicę zobaczą tutaj, to się zdziwią, co? Tak się mocno wystawiam w sumie. Niby się czołgam, ale kurde, wiecie, że ta trawa to tylko ja ją widzę. A tak to oni widzą, mówią, Boże, co ten koleś robi, kurwa, czołga się, widać go na kilometr. Nie wolno na te kamienie wjechać, znaczy wczołgać się, bo wtedy postać kuca. Jest przypał, bo nagle nas widać w ogóle już całkiem. Dobra, jesteśmy tu gdzieś, tak? Tu. No. Przed nami się gdzieś strzelają.
tam się też gdzieś strzelają. Tam i tam. Okej. Okay. Tam się ktoś jeszcze strzelał. Że mi ktoś na plecy wbiegnie na tych skałkach. Może tu nikogo nie ma, tak naprawdę, ja się stresuję. Strefa się jeszcze nie zmniejsza, ale ja już się czołgam na zapas, wiecie. Bo jak nie chcesz później biegać, to już się doczołgaj od razu. No nie jest to w sumie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, najlepszy jaki można zrobić, ale bardzo zły nie jest chyba. Ślad węża zostawiłem ze sobą. Zmniejszyła się strefa, widzicie? Już jest taka malutka. Nic się tu nie rusza, to idę dalej. Dobre mamy podejście, bo w krzakach idziemy, nie? To jest... Dobra, dwóch typów się zastrzeliło, nawet nie słyszałem gdzie. Znaczy dwóch, strzelało się gdzieś. Chyba, że go jednym strzałem lujem. Kolejni się strzelają. Gdzieś tam. Przodu. Dobra, zostało nas już niewielu. Wejdę sobie tu na tego krzaka. No, wiecie co, od mojej strony to chyba nie idą już bym... O, jest tu. Strzelił mnie, dobra. Zobaczył mnie jak biegł, nie? No dobra. Zobaczmy kto jeszcze został. Tu, tu i tu. Szkoda, szkoda. No ale popatrzmy jeszcze. Infi, Bruxy i Neo. Infi, Bruxy i Neo. Rozumiecie to? No. Powiem wam, że gdyby ten mnie nie, no on mnie widział, no coś tak dość dobrze, powiem wam, no tu mnie tak, tu bieg, a ja się tu leżałem sobie. Może gdybym tu nie wyszedł ten kawałek, tylko tu leżał bardziej z tyłu, nie, a ja chciałem się przedkryć z tymi, tak do góry wyszedłem, to bym był tu trochę niżej, by mnie nie zauważył. Ale się strzelają. Ten go z RCO ciśnie, dobra, pocisnął, no ale ten Infi już go słyszał, nie, więc teraz, tylko że ma gorszą optykę, nie widział go, nie wie jeszcze skąd, chociaż podejrzewa, no ale on już wie gdzie jest Infi. Co on tam rzucił, smoka? Co za jakiś cygańczyk? What? Chłopie, co ty tam granaty rzucasz? Aha, on rzuca jako zasłonę dymną, kurwa. Czy co to ja mam być?
Chyba, że to Brooksy w niego. Nie, no on coś rzucił przecież. Jakbym miał lunetę, to by nic nie pomogło. Ten koleś jakby... Ja się obracałem do niego i chciałem w niego wcelować, a on już, wiecie, on już się wychylał, gdy mnie strzelał. No pierwszy strzał on dał mnie. I trafił, tak swoją drogą. To tam Brooksy. Nie chcę nic mówić, ale ten Brooksy musi biec, a Infi go zabił. No, moi drodzy, zginęliśmy od tego, od zwycięzcy, więc nie jest najgorzej. To znaczy, że ten koleś był pewnie spoko gościem, dobrym graczem. Nie smucimy się w takim wypadku. No i tyle. I tyle. I to był, moi drodzy, Arma 3 Battle Royale. Igrzyska śmierci. Zajęliśmy które miejsce? Czwarte. Kurde, poza podium jak zwykle, co? Czy się dostaje coś za wygraną? Tak, punkty się dostaje do klasyfikacji. Jak się jest na topce klasyfikacji, to można wziąć udział w końcu, w mistrzostwach na koniec sezonu. 200 graczy bierze udział. No nie jest to jakieś super trudne, ale trzeba trochę grać. To po pierwsze. Dobra.